Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach tryb wyspiarski do Danganronpy II. Moi drodzy, lecimy sobie z odcineczkiem numer 2. Powolutku wdrażamy się w klimacik. Jak wiecie dobrze, bądź też nie wiecie, mamy teraz do wymaksowania postać Mikan. Postać Mikan, która pewnie była oczekiwana przez wielu, a przez wielu nie za bardzo. To jest postać, która jest w sumie tak pół na pół, jeżeli chodzi o bycie lubianą. Oto jest Mikan. O, level up wiem jakiś. Spędźmy czas razem. Tak, spędźmy czas razem. Zobaczmy, co będziemy mogli z tego wyciągnąć w tymże momencie. Co się teraz stanie? Strasznie się martwię, ale... nigdy nie sądziłam, że to będzie takie uspokajające, żeby mieć kogoś obok siebie. A, widzisz, Mikan. Spędziliśmy razem relaksujący dzień z Mikan. Mikan i Hajime, prawda? Wygląda na to, że Mikan i ja się trochę do siebie zbliżyliśmy. Tak, oczywiście będę chciał jej dać prezent, tylko... O, tylko tak mi troszkę przeszkadza. Mam nadzieję, że zaraz przestanie. Tylko trzeba się teraz dobrze zastanowić, co moglibyśmy jej dać. Mikan. Mam tutaj trochę oczywiście swoją ściągawkę. Woda mineralna, patrzę, że prawie u każdego jest niezłym wyborem. Measuring class, safety half boots, bandage wrap, okej. No jest parę wyborów, tylko czy my to będziemy mieli? Mogę pójść od góry? A mogę. O dziwo mogę. O, wgadanie rompa if. No ciekawe. Czy ja to dostałem? A ja to dostałem za ukończenie gry pewnie, prawda? Summer Festival Tree. Ciężko będzie mi szukać na pewno. Teraz jestem absolutnie pewien, że będzie mi ciężko szukać, bo jest to bardzo niewygodne. Okej, okay. Queen's Steep Jack. Broken Warhead, Memory Notebook. Memory Notebook to jest chyba w ogóle... to jest, o ile się nie mylę... z Danganronpy 0 przedmiot. Nie wiem, czy już to kiedyś mówiłem wam. Kurde, ja muszę sobie jakąś lepszą ściągawkę, prawda, znaleźć, bo przyznam wam, że to będzie bardzo dużo zajmowało, żebym ja się tak... przejrzał, co jest tutaj niezłe, co jest gorsze. Gut Sleep, Nitro Racer, Mezopotamia, Power Gauntlet, Toy Camera. Bo jest tutaj taka lista, która nie ma żadnych przy sobie numerków, niestety. Najwyżej zaraz zrobię małe cięcie i jeszcze poszukam, bo może gdzieś inny uda mi się znaleźć. Jabayan, Jewul... Okej, to jest dobre dla niej. Okej. Mogę coś? Dla mnie? Trochę minęło, odkąd ktoś dał mi coś za darmo. Tak, bardzo się cieszę. Dziękuję ci, Hajime. Aham. Czy ty znowu dzisiaj ze mną pogadasz? Przypominam, że to już chyba piąty event z Mikan. Jakbyście chcieli zacząć poprzednie, to musicie niestety szukać w serii głównej, która była ci czasem na kanale w 2017 roku. Mikan powolutku się przede mną otworzyła, jeżeli mnie o to pytała. Tak czy siak, wciąż czułem się trochę zdenerwowany, próbując wymyśleć, o czym moglibyśmy pogadać. O, przepraszam, straciłam nad sobą kontrolę i powiedziałam coś, co mi przyszło do głowy. Nie, w porządku. Gadanie z kimś jest całkowicie normalne. Ale ty zrobiłeś taką twarz, jakby nie ma o czym z nią gadać. Ona jest dosyć, ma dużo taką percepcję. Zmienia tematy. Zmiana tematu prawdopodobnie na nią nie zadziała. Tak jak myślałam. Jestem niuansem. Nie, to prawda. Martwiłam się o to, czy... o to, o czym możemy pogadać, ale... nie przeszkadzało mi to ani nic. Poza tym... jeżeli bym pomyślał, że jesteś niuansem, to nigdy bym z tobą nie pogadał. Nigdy mi czegoś takiego nie powiedział. Dziękuję ci bardzo. Cieszę się. No a też ona w końcu rozumie, co próbowałam powiedzieć. Czy mogę cię o coś zapytać? No jasne. Hajime, czy ty lubiłeś szkołę? Masz na myśli przed Hope Speed Academy? Pomyślmy. To nie było tak, że ją lubiłem, albo że jej nienawidziłem. Cóż, właściwie... chyba jej za bardzo nie lubiłem. Miałam też samo. To jest mój pierwszy raz, kiedy czuję coś, co mogę określić jako zabawne. Poczułam to po raz pierwszy, po tym jak spotkałam was wszystkich. Też bym się tak czuł, to jest najlepsza obsada na świecie. Cóż, teraz nie jesteśmy w szkole. Nawet jeśli... wszyscy pracujemy razem i skupiamy się na tym samym celu. Po raz pierwszy dowiedziałam się, że to jest bardzo zabawne. Hajime, cieszę się, że jesteś na tej wyspie.
Ponieważ jesteśmy w tej sytuacji, wszyscy w końcu będą mogli mnie poznać, a ja będę czuła się przydatna przez tą irracjonalną, beznadziejną, niebezpieczną sytuację. Nigdy nie sądziłem, że spotkam kogoś, co właściwie myśli o naszej sytuacji w ten sposób. Trochę smutne, nie? Że Mikan tak bardzo ma niską ocenę własną, że dla niej ta cała sytuacja to jest moment, kiedy ona w końcu może się wykazać, kiedy ona w końcu może być przydatna, realnie. Hej, Hajime! Czy wiesz, gdzie powinieneś, na jakie miejsce powinieneś zwracać uwagę, jeżeli chcesz kogoś efektownie torturować? Chyba naprawdę muszę to odpowiedzieć. Brzuch, głowa, nie wiem. Bo ja bym podejrzewał, że to chodzi o głowę. Okej. Nie wiem. Nie wiem, co jest dobra odpowiedź. Skąd mam to wiedzieć? To proste. Możesz to robić wszędzie. Tardugler będziesz omijał śmiertelne obszary, takie jak głowa i brzuch. Ups. Chodzi o to, że jakbyście kiedyś trafili na moje krzesło, gdzie ja bym was torturował, no to byłoby dosyć ciężko. Bo szybko byście zginęli. Są obszary, które nie są śmiertelne, ale wciąż są bardzo bolesne, takie jak ramiona i plecy. Możesz nakopać i bić te obszary, a nawet przykładać do nich papierosa. I to często, ciągle i ciągle. Mikan, ja cię bardzo lubię, pamiętaj o tym. Nie torturuj mnie, please. Ale teraz, w tym momencie, nikt nie próbuje tego zrobić ze mną. Przez to, to miejsce wydaje się być dla mnie jak niebo. Mikan, Hajime, to jest pierwszy raz, kiedy powiadałam o swoich uczuciach z kimś innym, więc proszę, nie nienawidź mnie. Nie będę. Nie ma szans, żebym cię znienawidził. Dziękuję. To nie jest twoja wina. To nie jest wina Mikan. Teraz jestem pewien. Nieważne, co ktokolwiek powie, nie ma co zaprzeczać. Kiedy obserwowałem uśmiech Mikan, wciąż powtarzałem sobie ciągle i ciągle w głowie. Okej. Okay. Powiem wam tak. Ogólnie ta seria będzie bardzo długa, bo te free time eventy nawet są dużo dłuższe niż w jedynce. Jak jedynka miała 21 odcinków, tutaj stałem, że będzie ich z 50. I to naprawdę. Żeby jeszcze Danganronpa Eve przeczytać i całą resztę. Rozeszłem się z Mikan i wróciłem do mojego pokoju sam. Zupełnie sam. Wymarsować to zakończenia. Czuję się taka napompowana, że mogłabym pewnie zaśpiewać ze 100 piosenek. I Buci wydaje się być w dobrym nastroju. Okej. Okay. Mamy 2 dni na zrobienie Flower Pina, a brakuje nam dalej liny oraz 2 zielonych kwiatków. Linę możemy zrobić. Brakuje nam 2 zielonych kwiatków. No i tutaj dalej nam brakuje masy rzeczy. Masy, naprawdę masy rzeczy. A muszę jak najszybciej to zdobyć. Te różne śmieciowe części. Tutaj mówię, ojeju, Bug, Seashell i Magical Powder. Bug, Seashell i Powder. A tutaj czego mi brakuje? Salt. Okej, okay, salt. A jak jest... Ojojoj, ale oni są zmęczeni. Ale oni są zmęczeni potwornie. Dobra, no niektórzy będą musieli niestety iść na odpoczywanko, na przykład ty. Reszta z tych osób, które są tutaj, muszą niestety iść sobie... Czy ja mam tej salt gdzieś? Nie mam tej salt? O nie. Zróbmy... A nie. Ty, Bioku, jesteś tutaj. Gundam niech pójdzie tutaj. Tutaj do zwierzątek. Teru może zostać tutaj. I tutaj jeszcze bym poszedł. No tak, powiedzmy. Tutaj dziewczyny do spanka też nie pójdą. Dwie osoby jeszcze tutaj do sprzątania. Ja myślę, że tylko ją wyślę tam, gdzie jest salt, ewentualnie. A chwila, Green Flower ja potrzebuję mieć. Ojojoj. O, tutaj Green Flower. Ona musi sobie tutaj znaleźć ten Green Flower i to koniecznie, bo jak to nie znajdziemy niedługo, to będzie mieli problem. To będzie mieli realnie problem. Dobra, a ty możesz jeszcze pomóc gdzieś, no tutaj chyba, no nie mam za bardzo innych opcji. Pracujemy! Ciekawe, czy impostor, który udaje Byakuya, też podczas sprzątania stoi w miejscu. Jestem bardzo ciekawy, a to jest Holiday, czy może spędzić jeszcze jeden event z kimś. Oczywiście będziemy marsować Mikan,
która jest w drugą stronę, ile się nie mylę. Okej. Spędźmy czas razem. Wiem, co jej mam dawać, to jest najważniejsze. Żeby jedna osoba miała zawsze tam chociaż jeden przedmiot, który by mogli dawać tej osobie, to byłoby super. Wygląda to, że Miten i ja trochę się do siebie zbliżyliśmy. Czy chcę dać jej... Tak, chcę. W ogóle nie wspominałem, ale niestety, przez to, że powiedzmy sobie szczerze, mam ostatnio strasznie dużo na głowie. To dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę krótszy, prawdopodobnie. Myślę, że będzie miał mniej niż 40 minut, ale może się uda. Tylko tak was ostrzegam na wszelki wypadek, że może dojść do sytuacji, gdzie będzie odrobinę krótszy. O, to jest takie chamskie. Minęło dużo czasu, odkąd ktoś dał mi coś za darmo. Jej cisza wydawała się być inna niż zazwyczaj. Wyglądała, jakby patrzyła gdzieś w przestrzeń. Hej, Mikan! Coś nie tak? Hajime! Kiedy ty? Wiesz, gadałam z tobą już od jakiegoś czasu. Naprawdę? O, przepraszam, że powiedziałam coś tak niegrzecznego. I jesteś wściekły, prawda? Normalnie byś się wściekł, prawda? Nie masz szans, żebym się wściekł o coś takiego. Czy to jest normalne? Dlaczego? Dlaczego nikt nie wylewa na mnie wody, albo nie rzuca we mnie błotem? Czy każdy mnie nienawidzi, czy coś? Czy dlatego nikt ze mną nic nie robi? Wciąż mówisz w ten sam sposób. To nie jest tak, wszyscy robią wszystko z tobą, ponieważ oni cię lubią, po prostu. Ale czy to nie oznacza, że on ich nie obchodzi, czy ja istnieję, czy nie? Boże, biedna Mikan. Nikt się o mnie nie troszczy. Proszę w czacie w tym momencie zastopować filmik. A nie, nie stopujcie, bo nie będziecie mnie słyszeć. Proszę na dół zjechać, na komórce albo na... nie komórce, na komputerze. W tym momencie i napisać serduszko dla Mikan. W sensie wysłać serduszko ładne. Ona potrzebuje miłości waszej. Nawet jak jej nie lubicie. Słuchajcie, miała ciężką rolę w tej zabójczej grze. Dajcie jej troszkę miłości. Może to, co najbardziej przeraża Mikan, to nie jest... tym przemoc, czy bycie znienawidzonym. Może to jest moment, w którym nikt nie poświęca jej żadnej uwagi. Rozumiem. Więc dlatego Mikan próbowała uniknąć tego, nieważne co. Nie wierzę, że w końcu zdałem sobie z tego sprawę. Co jest ze mną nie tak? Hej, Mikan. Oczywiście, że każdy się o ciebie troszczy. Ponieważ jesteś niepowtarzalna. Przestań patrzeć na ludzkie twarze przez cały czas i spróbuj bardziej spojrzeć na siebie. Zrób krok do tyłu i zwróć większą uwagę na twoje otoczenie i na samą siebie. Ponieważ jesteś taka jak każdy inny. Jesteś naszą przyjaciółką. Przyjaciółką? Ja? I cała reszta? Czy to jest w ogóle możliwe? Tak mi się wydaje. Nie wierzysz mi? Yes. Nie, oczywiście, że wierzę. Dziękuję ci bardzo, bardzo mocno. Chcę w ciebie wierzyć. Ponieważ jesteś osobą, która wybaczyła mi. Mimo, że to ciężko, żeby zmienić się tak nagle, ale naprawdę chciałbym, żeby ona się zmieniała. Tak się czułem, kiedy spojrzałem na jej uśmiech. Czułem silną więź pomiędzy Mikan i sobą. Jeżeli to możliwe, chciałbym obserwować ją jeszcze troszkę. Nawet po tym, jak opuścimy wyspę. Ponieważ to nie jest wina Mikan. No i mamy! Skończyliśmy kolejny achievement unlocked. Hello, Nurse, tak się nazywa. Skończyliśmy. O la la, a cóż to za piękne majteczki. Po fajnej rozmowie z Mikan, może ja tak troszeczkę za dużo wam zasłaniam? O, tak o. Już trochę lepiej. Po fajnej rozmowie z Mikan wróciłem do swojego pokoju. Cześć, Usami. Dobra, dzień piąty. Ojoj, z tym sprzątaniem jest ciężko. W ogóle pierwsze dni są strasznie ciężkie. A, jak głupio. Pożałujesz tego, że kiedykolwiek mnie obudziłeś. Oj, Gundam, przestań, misiaku. Dobra, mogę zrobić tarpin. Ja, po co ja to robiłem? Przecież ja nie... O Jezu, jak ja wypadłem w ogóle z myśli. Przecież ja nie muszę to robić. Dobra, zrobiłem już raz, niechaj będzie. Widzicie, człowiek nie nagrywa codziennie, to po prostu wypada mu z głowy pomysł. Ja nie muszę to robić. Dobra, zrobiliśmy jeden. Powiedzmy, że to było takie, żeby jej nie było źle, naszej kochanej Monomi. Teraz skupmy się na tym. Shiny Stone, Black Flower,
Beast Bone. Czy ja mogę zdobyć w ogóle coś takiego jak Beast Bone? O Jezu, wszyscy są tak zmęczeni. Słuchajcie, to jest dzień, w którym oni idą po prostu w spanko. Beast Oil tutaj jest, a mi chodzi o Beast Bone. To jest Meat oraz Skin. Czyli Bone podejrzewam, że wypada dopiero tutaj. Co jest kiepskie. Dobra, zobaczmy co możemy... Może tutaj, co nam powydrapia? Ojej, kurczę, oni są wszyscy tacy zmęczeni. To jest tak fatalna sytuacja. Dobra, wy odpoczywacie. Gundam jako jedyny. Gdzie on może pójść? Po co on może pójść? Musimy koniecznie zdobyć narzędzia, koniecznie. Beast Bone w H10, to jest bardzo ciężkie zdobycia. Hammer, Jump Party, Seashell, Bug i Magical Powder. Skąd może być Magical Powder? Jakbyście stawiali. Magical Powder może być... Na pewno jest z tych najlepszych miejsc. Może stąd? Z Nezumi Castle. To brzmi jak Nezumi Castle, tylko ja nie mogę tu iść nim, bo muszę iść tutaj Gundamem. Ty z kolei możesz iść do sprzątania i ty też do sprzątania. Cztery osoby do sprzątania, no chyba nie mam innej opcji za bardzo. I dwie osoby do zamku. Gundam i Sonia akurat! Cóż za przypadek! Cóż za przypadek! Ale sobie śpiał. Ej, Nekomar śpia stojąco, widzicie to? Kawaii. Spędzamy czas. Dobra, czy ja mogę tego swojego potworka jakoś skontrolować? No jest to jest spoko. Ale teraz to jest za dużo nie biegam, bo jeszcze używam tego teleportu. Dobra, z kim my się teraz kumplujemy w takim wypadku? Może zobaczyć sobie jeszcze tą listę. Dobra, myślę, że teraz tak po środku pomiędzy Mikan, Fuyuhiko, Grandamem, a Ciaki jest Akane i sobie z Akane pospędzamy czas. Dużo osób czekało na Akane, więc słuchajcie, wasze modły zostały wysłuchane w tymże momencie. Na Nice zostawiamy sobie jako perełkę. Wiem, że chcecie, ja też chcę. O, tu jest Akane. Pospędzajmy czas z Akane. Akane jest w sumie taką spoko dziewczyną. Ta wyspa jest pełna zagadek. Może być tutaj nawet wieża, która sięga do niebios, albo silny koleś, który jest zamknięty w elektrycznym dzbanku. Okej. Nieważne co to jest, chodźmy i to znajdźmy. Mówią, że świat jest pełen skarbów. Spędziłem dobry czas ciągnięty przez wyspę przez Akane, szukając skarbu. Na to, że Akane i ja się trochę się do siebie zbliżyliśmy. Dobra, co dla Akane jako prezent? To jest pytanie za milion punktów. Akane Owari. Girl with the Berg Herpin, okej. Okay. Jakieś ciasto, Hope Speedringa na pewno nie mam. Ale tą dziewczynę to może i mam nawet. Czekajcie, o to jest to ciasto, mam dwie. No to na razie zacznijmy od tego. O, dajesz mi to? O, znasz mnie tak dobrze, dzięki! Hej, ty! Co? Jak ty się nazywałeś? Akane. Hajime Hinata. O, racja. To brzmi jak twoje imię. Przepraszam, cały czas zapominam. Łatwiej zapamiętam, jeżeli dalej będziesz mnie karmił czy coś. Na mnie też to działa, jak mnie nakarmicie, to ja was zapamiętam. Tak. Jesteś zwierzęciem czy coś? Och cóż, trzymaj się. He, czekaj, chwileczkę. Dopiero zaczęliśmy gadać. Cóż, nawet jeśli nie jestem zainteresowana w kimś, kto wygląda, jakby miał niską siłę walki. Patrząc na ciebie, masz pewnie około dwóch. Nie spędzę czasu z kimś, kto ma niższą wartość niż śmierć, wiesz? Wiesz, Akane, to strasznie niemiło. Co to za system? A dlaczego skupiasz się na sile walki? Przecież to nie ma znaczenia w gimnastyce, prawda? Ha? Gimnastyce? O czym ty mówisz? Przecież jesteś ultimate gimnastyczką, prawda? Och, to! Ustawianie rekordów i wygrywanie zawodów jest łatwą kasą. Kasą? Robisz to dla kasy? What? No Rachel! Robiłam to odkąd... naprawdę uparty staruszek przekonał mnie, żeby spróbować. Biegałam, skakałam po całym miejscu, odkąd byłam dzieckiem. Wiesz, jak to się nazywało? Ta sytuacja, gdzie bez przerwy przechodzisz przez zatłoczone obszary.
Czy Arkana mówi o tym? Kiedy skaczesz i biegniesz wokół przeszkód i budynków. Parkour? Chyba chodzi o parkour. Ale zobaczę. Tak, chodzi o parkour. Chodzi o parkour? O, właśnie! Dokładnie to! Tak nazywał to ten staruszek! Cóż, to nie ma znaczenia, jak to się nazywa. Kiedy ludzie cię gonią, po prostu naturalnie robisz to parkoura, żeby od nich uciec. Powinieneś czasami mnie pogonić. Serio, nie dam się złapać. W jaką sytuację się wplątałaś, że musiałaś uciekać parkourem przez miasto? Ona jest dosyć szalona, ale trochę zazdroszczę tego, jaka jest wesoła. No, Arkana jest taką wesolutką postacią, to zdecydowanie. Po kontynuowaniu głównie jednostronnej rozmowy z Arkanę, opuściłem obszar. Kurde, myślałem, że Arkana będzie taka bardziej żywa do rozmowy. Ona jest taka trochę hejterka, ojej, zaskoczyłem się w sumie. Okej, okay. Oddajemy oczywiście Flarpina. Pretty hairpin you can find anywhere. Piękna przypinka, którą możesz znaleźć wszędzie. Okej, okay, udało się! Proszę, to bilety dla was! Przepraszam, że jeszcze raz przerywam, ale jak ci się podobał pierwszy cel? Jeżeli jest zbyt ciężki, mam dobre wieści, że się zapisuje, to znamy aż za dobrze. Czyli progres, nasz poziom sprzątania i poziom przeszukiwania się zapisuje. Następnym celem jest... piękna... dwie piękne spinki kwiatowe. Cieszcie się, plebejusze, ponieważ dzisiaj pokażę wam, jak bardzo nad wami jestem. Biakuja wydaje się być dobrym pomorze. Ach, nie biakuja. Dobra, zobaczmy, co teraz. Co ja mógłbym zrobić? Naprawdę, patrzcie, że cokolwiek próbuję zrobić, tak naprawdę ani trochę się nie zbliżam. A tutaj sprawie potrzebuje soli. Potrzebuje soli bardzo mocno. Dobra, shiny stone, black flower. A jak się robi black flower? Mogę zrobić nawet, ale jeden. Potrzebuję white flower i paint. Potrzebuję jeszcze dwóch paintów i... czterech white flowerów. Tak. I oprócz tego beastbone. No to ten beastbone, ja nie wiem, czy ja to w ogóle zdobędę. Bo żeby zdobyć beastbone, to trzeba iść do lasu. To trzeba iść do lasu, jestem tego praktycznie pewien. Więc wyślę teraz może jakąś ekipę do lasu. Potrzebuję też soli. Skąd mogę wziąć sól? Tutaj jest white flower i paint, który też jest mi potrzebny, o dziwo. Ale to mniejsza o to. Nie skupiajmy się na tym. Słuchajcie. A tutaj jest sól, widzicie? Ajajaj. No trudno, spróbujemy. Tutaj sprawy do sprzątania, niech kobietki pójdą sobie. Kto tu chodzi do sprzątania? Mikro pewno sprzątała. No muszę jakoś je rozdysponować ładnie, żeby nie wszystkie chodziły sprzątać naraz. Ja chyba Mahiru jeszcze dawałam mi mikran do sprzątania. Ta czwórka chyba chodziła. Raz, dwa, trzy... Ta trójka, przepraszam. Tak, chyba tak możemy zresztą rozdysponować to. Ty możesz pójść sobie tutaj. Ty z kolei możesz pójść powiedzmy tutaj. I może reszta niech posprząta tego dnia konkretnego. Okej. Okay. Mikat na kolankach w ogóle sprząta. Haha. Cokolwiek poza bezsensowną śmiercią. Co to było? Nagito? Zaczepia nas? Dobra, Arkana. Event kolejny. Arkana, event kolejny. Sobie tylko łyczka pysznego picia. Specjalnie na tropikalną wyspę nie pije dzisiaj herbatki ze słoika, tylko pije sobie z tego oto kubeczka smoothie z ananasem, bananem i mleczkiem kokosowym. I czuję się, jakbym rzeczywiście na tej wyspie był. Ta wyspa jest pełna zagadek. A to już było. Okej. Okay. Spędziłem czas, ciągnąłem przez wyspę. Znaczy przez wyspę, przez Arkanę po wyspie. Wygląda to, że się do siebie zbliżyliśmy. Jeszcze raz dam jej to ciasto. Które to było ciasto? To było... to. Ej, wyglądasz kiepsko. Czy ty w ogóle cokolwiek jesz? He? Nazywam się Hajime. Zapamiętałeś tylko H. Co ważniejsze, dlaczego jesteś taka pełna energii? Czy to nieoczywiste? Jest tutaj pyszne jedzonko.
miękkie kocyki, a mój pokój nawet nie przecieka, kiedy pada. To miejsce jest znacznie lepsze od tego miejsca, w którym dorastałam. Serio? Nawet w tej sytuacji? O, wiesz, że to jest. To nie jest dziwne, że znajdujesz martwe ciało w śmietniku z rana. Skąd jesteś? Polska. To ona tak powiedziała. A, takiego śmieciowego miejsca, gdzie śmieciowi ludzie są zawsze zamiatani. Takie rzeczy dzieją się cały czas. Jak możesz mówić to, jakby to nie było nic? Jakby to nic nie znaczyło? W jakim otoczeniu ona została wychowana? No, ale z racji, że nie mieliśmy pieniędzy, robiłam wszystko, żeby zarobić. Sprzedawałam nawet swoje majteczki dla tych wścibskich świń, które cały czas chrumkały. Majteczki! Majteczki! Czy to naprawdę są free time eventy, które powinniśmy słyszeć? Może coś się zbugowało? Może to jest sekretna wersja? Do czasu, aż mogłam legalnie pracować na pół etatu i nie musiałam już uciekać. Więc kiedy wspomniałeś wcześniej o parkurze, mówiłaś o tym. Ale to pewnie była tylko był fundament do zostania gimnastyczką. Jakie robota pół etatu robiłaś? Na pewno robiłaś coś w stylu pracy ręcznej? Cóż, robiłam wiele rzeczy. Z jakiegoś powodu chłopak mojej mamy zawsze wpychał mnie w różne dziwne roboty. Na początku mówili mi, że mam tylko serwować żarcie, ale nigdy spodziewałam się, że muszę robić to w ten sposób. Na pewno Akane mówi o byciu kelnerką, ale jaką kelnerką? Co jej mieli, co jej kazali robić? W rolkach, bez majtek, w cosplayu. Jestem prawie pewien, że to jest opcja bez majtek. Jestem w 100% pewien, że to jest opcja bez majtek. Co za zboczeńcy, straszni. I chcę zapytać, gdzie jest taka restauracja? Monokuma pyta. Ja tylko dla Monokumy. Nie oceniajcie, okej? What? Co się stało? Cóż. Tak czy siak, nie wiedziałam, co mam zrobić. Mam na myśli, opowiedział mi, żebym to zrobiła bez majtek, racja? To nie ma sensu, prawda? Nie mogłam zrobić czegoś takiego. Oczywiście. Racja? To by było... To by zdecydowanie sprawiło, że zawirowałoby w brzuchu. To nie jest problem. Co? Boże, ale jesteś wkurzający. Gadanie z tobą sprawiło, że jestem znowu głodna. Okej. Chyba czas na mój czwarty posiłek. Po tym, jak ona to powiedziała, Akane poszła w pośpiechu. Jak ona miała przeszłość? Jestem bardzo zmieszany po tych eventach. Powiem tak, na pewno są dużo ciekawsze od eventów Leona, na przykład z jedynki, ale... Czy ona jest w ogóle do nas w ogóle nastawiona? W momencie, że się zaprzyjaźnimy jeszcze krąco, jeszcze przynajmniej 4 eventy, ale... rozeszłam się z Akane i wróciłem do swojego pokoju. Dzień 7. A, teraz są wakacje. W sensie wolne. Wszyscy, dzisiaj jest dzień wolny. O. Nie będziecie mogli badać, ale możecie używać tego czasu jak tylko chcecie. I cały czas musicie odpocząć, więc zdecydowałem, że raz na tydzień dostaniecie taki dzień. Okej, możecie odejść. No to słuchajcie, idziemy pospędzę czas z rana w takim wypadku. Spędźmy czas razem. Tylko teraz muszę znaleźć inny skarb do jedzenia. Czekajcie, co ja tutaj mogę znaleźć? Ramyun, Spice Spike, Sweet Bun Bug. Okej, znowu nas ściągnęła po wyspie oczywiście. Wygląda to, że się zbliżyliśmy. Oczywiście chcemy jej dać prezent. Dobra. Ja mniej więcej wiem, jaki nas szuka. O, to jest chyba to. Sweet Bun Bug? Tak, dobra. Dajemy, mam tylko jeden, ale na ten event wystarczy. Och, to. Muszę to mieć. Tartur, jak mam jedną z tych,
to starczy mi to 10 dni. Hej, ty. Jesteś taki naprawdę mały. Harvey? Dobrze, nie za nas hentai. To by było. Hajime! O tak, dokładnie. Byłam blisko. Czy ty w ogóle coś jesz? Właściwie to nie mam zbytnio apetytu. Ale jem regularnie. Rozumiem, więc w porządku. Zawsze kiedy widzę małe rzeczy, które nie wyglądają jakby dużo jadły, czuję się zmartwiona. Nie przetrwasz, jeżeli nie zjesz, kiedy możesz, prawda? Cóż, to prawda, że jedzenie jest ważne, ale... Czy ty trochę im przesadzasz? Wait. Oczywiście, że nie. To było normalne w domu. Hej, Akane. Zastanawiałam się o tym przez chwilę, ale co do twojego domu? What? A, to nic wielkiego. Jedyną wielką różnicą jest to, że mam około 7 braci i sióstr mniejszych i moi rodzice nie pracują. 3500 plus. Jedyną rzeczą? Co do cholery? So annoying. Szkoda mi jej. Ona miała po prostu strasznie ciężkie dzieciństwo, ale ja w ogóle nie pamiętam Akane jako takiej jakiejś negatywnej postaci, a ona po tych wiertach eventach wydaje się być taka trochę wredna, trochę nie za bardzo w ogóle chętna do jakiejkolwiek rozmowy. Ja kojarzyłem jako takie źródło energii, tryskające wręcz. Wiesz, za każdym razem, kiedy masz nowego mamę czy tatę, masz też nowe rodzeństwo, co nie? Dlatego nie wiesz, ile dokładnie rodzeństwa masz. To naprawdę popoprane. Więc brałaś tę robotę pół etatu, żeby pomóc swojej rodzinie? Ta, musiałam nakarmić małych, wiesz? Kiedy zajmowałam się kelnerstwem, czasami kradłam. Ono się pożyczałam resztki, które zabierałam do domu. Płacili mi godzinowo i miałam też napiwki, które były dosyć słodkie. I mogłam mieć swoje majteczki. Nie pozwalałam też, żeby klienci robili mi motorówkę. Nie pytajcie, jeżeli nie wiecie, co to jest motorówka, to... Żeby to opowiedzieć delikatnie, to wyobraźcie sobie, że chcecie zabić Akane. Macie łuk i macie strzałę. I wyobraźcie sobie, że ta strzała nie leci tak, tylko leci tak, o. Teraz sobie wyobraźcie, że nie macie łuku i strzały, tylko wy jesteście tą łukiem, tą strzałą, robicie tak, jesteście, celujecie jej w serce. To mniej więcej jest motorówka. Prosto w serce. A każda przeszkoda po drodze, zatrzymujecie się na niej, robiąc tak. Jestem dumny ze swojego wytłumaczenia. O, oczywiście. Dlaczego się wkurzyłeś? Przecież jesteś dziewczyną. Nie mów o tym, że masz swoje majtki tak... Zwyczajnie. O, ja rozumiem. Przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Nie powinienem pytać się o takie osobiste pytania. To jest niezręczne. To jest strasznie niezręczne. Hej, teraz pamiętam. Ktoś już na mnie tak nakrzyczał. Kiedy zajmowałem się stołami, był ten dziwny staruch, który przychodzi cały czas. Był trenerem gimnastyki. Spokojnie, to nie Nekomaru. Nekomaru wygląda stara, ale jest młodziutki. Nie zajmowałem się zbytnio sportami, a szczególnie gimnastyką. Ale nieważne jak dużo kopałam i biłam go, on zawsze był uparty. Właściwie wyglądał, jakby mu się to podobało. Mówił mi, że mam niesamowite ciało. To był naprawdę wielki oblech. Ale dzięki niemu mogłam ruszyć naprzód z moim rodzeństwem i znaleźć nowy dom. Rozumiem. To chyba dobrze, co? Tak. Zaczęłam powoli rozumieć Akane. Właściwie coraz lepiej rozumieć Akane. Dobra, myślę, że jeszcze walniemy jeden evencik i będziemy powolutku kończyć. Po staniu niezręcznie przez chwilę wyszedłem z tego miejsca. Wróciłem do siebie. Okej, okay. Jeszcze jedno spotkanie, potem jeszcze zrobimy tylko damy zadania naszej gromadce wesołej. Akane! Dobra, to już było. Teraz tylko muszę znaleźć jeszcze jeden prezent. Jak nie, to damy jej wodę. Do tej wody też nie mam nieskończoność, więc przydałoby się bardzo, żeby jakoś coś fajnego jej znaleźć. Ramune, Spice Spike i Century Potpourri. I orzotto jakieś. Ona lubi jedzenie generalnie, więc na pewno coś jeszcze znajdziemy.
Oj, Spike. O! Spike? Spike, dobrze. Słuchaj, takie korki. Naprawdę mogę je mieć? Kiedy je zaakceptuję, nigdy do ciebie nie wrócą. Nieważne co! Boże, ale jestem głodna. Hej, znajdź mi jakieś jedzenie. Hector? Słuchaj, Alicja. Wkurzasz mnie. Wkurzasz mnie bardzo. Także jak nie zmienisz swojego nastawienia, Amanda, to się nie dogadamy. Nie zrobię z tobą wszystkich hop fragmentów. A nie, nie ma szans. Nie ma szans. Boże, czemu ona nie zapamiętuje mojej... Chodzimy. Wiesz, że ona się ze mnie nabija i robi to celowo. Hej, Hajime! Ona robi to celowo. Znalazłam miejsce, w którym może być dużo fajnych rzeczy. Chodźmy! Ariana pociągnęła mnie za ramię i zaprowadziła mnie do... A, to jest tył domku na plaży. Do schowku w starym budynku. Monomi cię wpuści, jeżeli ją zapytasz. Ona jest popychadłem. Znalazłem tutaj puszczowane żarcie. Czy to niesamowite? Skoro nie ma tutaj nikogo, można tutaj je oczywiście pożyczyć tak dużo, jak się chce. Ha, ale będzie imprezka puszczowana. Oczy Rane zaświeciły się, przez to, że była otoczona przez jedzenie. Ona wyglądała trochę jak małe dziecko. Kiedy ona wyglądała szczęśliwo, ciężko mi ją zatrzymać. Haha, jest! Kiedy rzeczy nie mają sensu, jedyną rzeczą, która może zrobić, to wypchać swoją twarz. Tak długo jak może się ruszać i jeść, wtedy czuję się żywa. Tylko tego potrzebuję. To bardzo pasuje do Akane. Ale czy to jest na pewno okej? Dla ludzi rzeczy nigdy nie są takie proste. Ona może mieć coś na myśli. Ona brzmi, jakby próbowała się jej przekonać. Może to, co on miała naprawdę na myśli, czy ty się czymś martwisz? Czy coś z tobą nie tak? Czy ty jesteś głodna? Czy chodzi o to, czy jest głodna? Nie, czy się o coś martwisz? O to, że nie ma jedzenia pewnie. Ha? O czym ty mówisz? Ja się nie martwię o rzeczy. Nie masz szans, żebym się o coś martwiła. Naprawdę? Wszyscy mają rzeczy, o które się martwią. Ludzie czują zawahanie albo niepewność. A czasami muszą o czymś pogadać. Mylisz się. No, that's wrong. Nie jestem taka słaba. Akane machnęła dłonią i włączyła przełącznik. Było tak mrocznie, ale wciąż powinien być ostrożny. Bam! Oj, już wpadłem na półkę. He? Co to za biała rzecz? Kia! He? Udało mi się włączyć światło i zacząłem Akane, która kucała na ziemi, drżąc obok białego prześcieradła. No pewnie spadło z półki, kiedy na nią wpadłem. Duch! To nie duch, to tylko prześcieradło. Kłamiesz! Nie kłamie, zobacz sobie. Widzisz? Zapomnij o tym, co widziałeś. He? Jeżeli komuś powiesz, zabiję cię. Nawet jeżeli, pomyślisz o tym, to cię zabije. Dorwę cię za to. Akane, uspokój się! Nie wiem, czy powinienem zapamiętać to, czy zapomnieć o tej sytuacji. Ale nigdy nie sądziłem, że zobaczy Akane, która robi taki wyraz twarzy. Wystraszyła się. O Boże, co za Akane. Z jakiegoś powodu moje serce wciąż drżało, więc wyszedłem z tego obszaru. Dobra, rozdysponujemy tylko naszą drużynkę i za chwilę idziemy sobie dalej. Construct. Po jednym mamy, czajcie, tyle roboty i mam po jednym, ale mogę zrobić to. Tylko potrzebuję teraz Jabba, Squida i soli jeszcze więcej. Jeszcze więcej soli. A tutaj mogę zrobić malowane kwiatki. Jeden kwiatek, wow. Ale to idzie powolutku. Upadł! Nagito! Z pierwsza osoba, która upadła, pechowiec. Boże, Nagito nam upadł. Nie może być, biedny Nagito. Jest tutaj Beastbone, czyli tutaj muszę chodzić, niestety. Jest tu też Green Flower, ale Green Flower akurat nie jest mi potrzebny, tak z ciekawości wam powiedziałem. Tutaj jest też Jabba Squid, który muszę mieć.
Ja potrzebuję, no nie no, tutaj jest dobrze rozdysponowane, a tutaj, no mam nadzieję, że oni w końcu to jakoś ogarną. Tylko, że ty nie możesz iść tutaj, mój drogi. Ty możesz iść na przykład sobie, no nie wiem, tutaj? A zamiast tego niech, powiedzmy, może Fujihiko pójdzie tutaj? I chyba teraz powinno być bezpiecznie. Dawać, praca, praca, praca! Ale mało tego wypada, ale oni wbijają levele, to jest super. Dobra, idziemy się z kim spotkać, ale to oczywiście w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku kończymy relację z Akane i zaczynamy kolejną postać. Wybaczcie, że... ale w sumie nie, wyszło 40 minut. To jest taki standardowy czas odcinka. No, to będzie długa seria. Ja już teraz to widzę. Free time eventy, potem drugie przejście, gdzie będziemy zaczynać randkować, później trzecie przejście, czwarte przejście, później minigierki, później Danganronpa Eve. To będzie bardzo długa seria. W sensie Danganronpa Eve już będzie trochę taką odrębną serią, no ale dalej będzie liczona do tych specjali. Także musicie to pamiętać. Słuchajcie, ślicznie wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło wam się spędzało czas ze mną oraz z Akane. Widzimy się za dwa dni, w sensie nie jutro, nie pojutrze, tylko jeszcze za kolejny dzień, czyli za trzy dni. Dosłownie za trzy dni. Widzimy się w kolejnym odcinku o godzinie 16 oczywiście. Jutro z kolei wracamy z powrotem do rompy H2O zapewne na kanale. Także zapraszam was serdecznie. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się cieplutko i życzę wam najlepszego dnia na świecie. Trzymajcie się, ludzie. Dziękuję bardzo. Pa, pa.